Fataha, Królestwo Szotów. No, no, nieźle. To najpierw ja bym chciał obejrzeć to, Way of Blonde. Bo jestem ciekawy tej walki dziewczyn. Ja tak nogi wysoko to chyba nie podniosę. Dzięki, Skadi. Tak, niech bogowie sprzyjają, no to się przyda na pewno. O, fajne, fajne, ja też w lesie nagrywałem tą moją zajawkę, ale o, ta moja zajawka to chyba wyjdzie jakoś przed samą walką. Nie, nie widziałem. A gdzie Magikal to wrzucał? Dzięki, Elo. Let's be real. I got my hands on the steering wheel. All my... Dzięki wielkie, fan jeden. Zawsze lubiłam być rzucana na głęboką wodę. To mnie motywuje do cięższej pracy. Dlatego cieszę się, że swoją pierwszą walkę stoczę z zawodniczką z czarnym pasem taekwondo. Jest to dla mnie ogromne wyzwanie. Wiecie, ja się teraz będę mądrzył. Uwaga, uwaga, będę się mądrzył. Czekajcie. Ja sam chuj... mało umiem, ale teorię znam. Aż nie, ona chyba w sumie lepiej wchodzi niż ja wchodzę. Bo ja to często garba robię takiego. Zamiast na nogach nisko, tyłkiem nisko, to ja garba robię. Dzięki, Loni. Znaczy zaraz zobaczymy, nie? My to na tym trailerze to robiliśmy jakieś magiczne rzeczy, co ja pierwszy raz w ogóle takie rzeczy robiłem. Ciekawe, jak oni to zmontują, nie? Mieli zmontować, czym wychodzi, że ma wyjść, że niby coś umiem. Zobaczymy, zobaczymy, czy mi się to uda. Ale to dopiero za kilka dni. Siła, nie boi się techniki. Jako zawodniczka sportów sylwetkowych jestem nauczona ciężkiej pracy, wytrwałości i dążenia do celu. To fajne, że mieli taki sprzęt. No właśnie, nie wiem, czy nie za bardzo ofensywnie. A wczoraj w ogóle, ja myślałem, że będzie godzinę trwał ten cage. Ja miałem fizjoterapeutę umówionego, ale na szczęście poczekał na mnie. To 2,5 godziny jakoś było. Myślicie, że te bicki starczą na Kasperiusza Błońskiego? Czy nie? Może starczą, może nie. Nie wiem. Dzięki, szatanią. Co to będzie? Skok ze spadochronem? Już 6 marca... Nie, fajnie nagrali. Podoba mi się, że mieli taki sprzęt, fajne. Wykorzystam szansę, którą dostałam od włodarzy Fame MMA. A swoim fanom udowodnię, że mam nie tylko sportową sylwetkę, ale również waleczne serce. Wiesz co, na razie się nie chcę wypowiadać, Axel, wiesz? Na razie się nie chcę wypowiadać. Miałem zrobić. Ale na razie nie robię. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Znaczy nie to, że mnie ktoś blokuje, nie? Po prostu... dziś miałem nagrywać, ale nie nagrywam, jak widać. Ale to nie jest, że ktoś na mnie wymusił, żebym nie nagrywał, to od razu mówię, nie? Jakby Fame MMA nie ma na mnie takiego wpływu, żeby wymusić, żebym nie nagrał jakiegoś materiału. Ale zobaczymy, no ja bym chciał nagrać. Ale kto wie, może się dogadają jeszcze, nie wiadomo. Ale to o panu Pawłowskim to będziemy mówić w kolejnej części tam live'a. Siemanko, jestem Way of Blonde i zapraszam Was na moją walkę z Anią, która będzie na fajnym, sportowym poziomie. Przygotowuję się już dobrych parę miesięcy, także będzie sztos. Dzięki, Anio.
wrzucasz do naszej walki 15 kg. Czy dla kilku minut fejmu warto zaprzepaścić karierę w kulturystyce? Znaczy, ogólnie to ja tą dziewczynę... Znaczy, nic do niej nie mam, jeszcze jej nie znam. Miałem tylko zerknąć na Kiecia, było tak ciekawe, że zostałem do końca. O, dzięki wielkie, Aqua. Nie znam tej dziewczyny, ale ostatnio widziałem, że występowała u Abstra. Więc nie wiem, jak się potoczą nasze losy. Stara, to jest MMA, tutaj zwycięstwo sobie nie wstrzykniesz. Kasiu, mam telefon, muszę wyciszyć. Sorry. Nagadałem się, nie? Czy Bowser, promując konkurencyjne firmy bukmacherskie na Cage? To wiesz, wcześniej był sponsorem ten LVBet. To chyba mógł poruszyć tą kwestię, nie? Myślę, że nie będzie z tego powodu żadnych problemów tam. O! Zaraz wracam. Aj, wiecie co? Kostkę, kurde, mam skręconą. Jednak nie zawalczę z tym wojskiem. Przepraszam was bardzo, ale... Nie, ja na jedzenie czekam. Nie róbcie tej teorii. Bo wczoraj czytałem dużo komentarzy, że oj, Sylwester po tym Cage'u, to chyba będziesz miał kostkę skręconą. Może później przegląd wykopu. A trochę wczoraj czytałem, nie? Śmieszne tam są rzeczy. Luz się w was. Ale zobaczymy, jak dostanę od Błońskiego. Ciekawe, czy będziecie tak kibicować. Boxdel, ale nie bij Boxdel, kurwa, Boxdel! Nie no, co ty, Boxdel by mi nie dał rady, wiadomo, że to żarty. A gdzie ona trenuje? Co to jest za klub? Nie wiem. Moja obecność w federacji... Co mówicie, Reflink nie działa? Siema Sywek, mam pomysł na ciekawy biznes. Ja nie wchodzę w biznesy. Ja nie jestem biznesmen. Pisz do Friza. Poczekajcie, ja muszę ten... że wchodziłem w zdanie, dałem mu dokończyć. No czasem ten. Czasem fakty... Ja tak mam, wiecie, że ja... Czasem się wcinam. Nitro nie ma rekordu. Boże, znowu... O Boże. Nitro sprzedał najwięcej pay-per-view spośród ludzi, którzy nie walczyli. A zawodnicy sprzedali więcej. Nie każdy zawodnik sprzedał więcej niż Nitro pay-per-view z Reflinka, ale wielu zawodników sprzedało więcej. Tłumaczę to drugi raz. Bardzo proszę ogarnąć się na czacie. Serio? Dobra, luz. Nie no, rozumiem, że po prostu ludzi nie było, jak to tłumaczyłem dwa dni temu. A, bo tutaj mówicie... Poczekajcie, wam coś powiem.